pokażę, jaki sobie syrop będę robiła za chwileczkę. No, na ten kartę. Ten z tego przepisu. Kilka słów wyjaśnienia. Tak, mam zimno, tak, mam katar. Tak, tak, tak. Spadek odporności. Wszystko wiąże się z leczeniem kanałowym, na które się zdecydowałam, no ale. I koniec w temacie. Na szczęście, słuchajcie, wczoraj, bo mój katar był taki, no niefajny. Mam nadzieję, że nikt teraz nie je w kolorze. I słuchajcie, wczoraj znalazłam ten mój wpis 21 sposobów na zatoki i głowa mnie bolała przez tydzień i w ogóle, co mnie w ogóle głowa nigdy nie boli. I ten katar, szczególnie z tej dziurki. I słuchajcie, zastosowałam tą metodę z octem jabłkowym, oczywiście tym ACV, tym moim, This is Bio. I słuchajcie, o i dzisiaj, no inna sytuacja. Jest jeszcze, no oczywiście mam jeszcze ten katar, ale już jest white, a nie yellow. I do tego wszystkiego głowa puściła całkowicie. No, to jest najważniejsze, czyli idziemy w dobrym kierunku. To jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie to jest, dlaczego chwilowo nie ma live'ów. No bo jak kaszlę, no to nie mogę. A po drugie, ja chętnie bym zrobiła live'y, no ale wy w tym czasie śpicie. Śpicie. Jak ja wieczorem wtedy, ja rano daję, a wieczorem zabieram. Czyli rano, bardzo wcześnie, na przykład o 4-5, mogłam zrobić live'a, bo wtedy daję. Jak najwięcej daję z siebie, wtedy piszę, jestem kreatywna, twórcza, a wieczorem zabieram. Zabieram energię, czytam książki, uczę się, słucham, co ludzie mają do powiedzenia i tak dalej. Po prostu zabieram. W takim rytmie jestem i trudno byłoby mi to zmienić, bo wieczorem, jak zresztą koleżanka zauważyła, że jak robiłam live'a wieczorem, to ja tam troszkę przysypiam, że tak troszeczkę, tak, coraz ciszej, jakoś tak, tak. No teraz mówię tak na pół, bo nie chcę budzić Grześka, jeszcze jest czarno za oknem. To jest godzina, ale jest godzina już wczesna, no, bo jest dawna szósta, czyli obecna piąta. No dobra, lecimy z koksem. Edyta pyta, a ja posłuchałabym chętnie o takim uczuciu, że budzę się i na dzień dobry boję się. What the fuck, meno, czy jaka cholera? I potem mija i odchodzi ścisk gdzieś w splocie słonecznym, piję szklanki, jem maka, chodzę po schodach, szlakach i skaczę i medytuję, a obudzę się z takim fu uczuciem. No dobra, to jest jedno. I druga dziewczyna napisała, w tym momencie nie wiem jak ma na imię, jak sobie radzić z toksycznymi relacjami, jak je w ogóle rozpoznać, jak poukładać sobie w głowie fakt, że najbliższa rodzina jest toksyczna, totalny brak kontaktu, sentyment pozostał, jak ten brak ukierunkować na plus. No dobra, czyli dwie takie rzeczy. No to zamykamy ten teatrzyk i odpowiadamy. Przede wszystkim, ja mam ochotę jak maleńczuk powiedzieć, starcy won tutaj, jakie meno, jakie, won mi tu z pierwszych rzędów, siadać tam gdzieś z tyłu, z przodu, młodzi ludzie, no, dobra, to był joke, znaczy to nie był joke taki do końca, kochana, meno, no, co cię obchodzi, z jakiego powodu masz lęk, czy jest ci smutno? Co ci to obchodzi? Powiedz, na tym etapie. Czy to ci pomoże? Czy to ci teraz coś pomoże? Nie. Na tym etapie, kiedy znalazłaś się w tej czarnej dupie straszącej, gdzie jest mało widno i śmierdzi, natychmiast stamtąd trzeba wyskakiwać. A ludzie lubią tak posiedzieć, tak się porozkminiać. Skąd ja się tu wzięła? Może meno, może... A cóż cię to obchodzi? Z myślą, no normalna sytuacja, no zaburzenia hormonalne, jakieś tam smutki. Ale w rzeczywistości co to jest? Co to jest ten lęk poranny, który może złapać ludzi? To jest, kochana, lęk
ego przed śmiercią. Cały te strachy, to wszystko, czego się boimy, te ataki paniki podczas napadów, prawda, nerwicy lękowej, to jest, te atak paniki wiąże się z tym, że boisz się, że umrzesz, no po prostu. Że dlatego pojawiają się takie objawy prawie jakby choroby somatycznej, wręcz objawy, jakby to był zawał, bóle zamostkowe, no jakieś. Tylko przyjeżdża pogotowie i okazuje się, że to był atak paniki. Ja wiem, że teraz Ci nie pomagam, no zdaję sobie tego sprawę, bo przy nerwicach lękowych nie chcę słyszeć w ogóle nawet o czymś takim, że to może tak wyglądać, ale no więc nie rozkminiaj z jakiego powodu, ale dobrze jednak wiedzieć, że tak działa Twoje ego, że takie jest ego, że ego będzie cały czas bało się śmierci. No i teraz jest pytanie, co Ty z tym fantem zrobisz? No bo jesteś świadomością, jesteś nieśmiertelna, jak się już tutaj pojawiłaś, to już będziesz. Nie pomaga to, że nie pamiętamy poprzednich wcieleń, w związku z czym nie ma takich bitych dowodów. Oczywiście no, ludzie poddają się hipnozie i to są jakieś takie dosyć twarde te takie rozkminy psychiatrów, hipnotyzerów i tak dalej, że cofając się wstecz, pamiętasz to wszystko, pamiętasz te wszystkie poprzednie wcielenia. To nie jest takie zresztą fajne, no bo tam po drodze musiały być jakieś odkładania widelca. Nie fajnie, nie zawsze w najlepszy sposób, że na spokojnie i tak dalej. Śmieję się, no bo o tym się nie mówi, no bo coś jest nieuniknionego, to nie mówi się. Śmierć taka ze starości, że po prostu odkładasz widelec, zasypiasz czy coś. Na tej zasadzie jest rzadkością. Ludzie umierają z powodu chorób i to wiemy, widzimy, dręczeni, udręczeni niezwykle. I stąd pochodzą te lęki. Stąd pochodzą te lęki. Ego boi się, bo ego zniknie. Ego się nie pojawi. To ego wraz z śmiercią już będzie i będzie potem inne, jak się zalogujesz, to będzie inne ego. Natomiast będziesz miała inną osobowość, nie będziesz znowu pamiętała tego, że teraz się bałaś. Pojawi się nowy strach, nowe ego, ale Ty jesteś nieśmiertelna. I jaka jest na to metoda? Co ja stosuję? Kiedyś miałam takie lęki, to rzeczywiście. Jak wychodzisz z tej nerwicy lękowej, to pierwsze jest takie, że nie budzi Cię ten straszny strach przed tym nieuniknionym. Że nawet to jest taki niewytłumaczalny, prawda? Bo to robisz w ten sposób. To jest najlepsza metoda. Moja, może Ci się przyda. Jest dużo osób odważnych, prawda? Ja zakładam, że są ludzie odważni. Są ludzie odważniejsi, którzy nie boją się u dentysty. A jeszcze czeka mnie tam potężny zabieg, taki okropny, bo tak go teraz nazywam, ale wcale nie jest okropny, normalny. Mam fajnego dentystę, który mówi, to nie jest takie okropne. I kochani, ale widzicie, jak mi spadła odporność. Ja co nigdy nie choruję. Są ludzie odważni. I dzwonię do koleżanki, rozmawiam z koleżanką, urodziny do mnie dzwoni i mówi mi, ja jej mówię, że właśnie tak się przygotowuję do tego. A ona mówi, ale nie, ale dentycy to się wszyscy boją. A ja mówię, nie, są, a Mike Rourke, a bokserzy, nie boją się. Są, a Mike Tyson, no ktoś się nie boi takich akcji. I ja mówię, nie pomagasz mi. No dobra, wyobrażasz sobie człowieka, który się nie boi i udajesz, że nim jesteś. Twoja podświadomość nie rozróżnia fikcji od realu. Po prostu ona się wyucza. I
kiedy przez dłuższy czas będziesz udawała kogoś, kim nie jesteś, twoja podświadomość to przyjmie, łyknie. No i w ten sposób możesz to załatwić. Powiedzieć tak, no ale są ludzie, co rano się budzą i się nie boją. Nawet kobiety, jak uważasz, że z tym meno, nie? Z tym takim zaburzeniami hormonalnymi, z tymi smutkami ulotnymi, bo my całe życie jesteśmy takie trochę. No ale no popatrz, pomimo tego wszystkiego żyjemy mniej więcej średnio 10 lat dłużej od facetów, to jakoś dajemy z tym radę, nie? No więc, kochana, zrób tak, że pomyśl, że jesteś właśnie tą osobą, która się rano nie boi. Nie boi po prostu. Nie boi. Takie ego, odważne, olewające. Ona po prostu nie zwraca uwagi, ona nie idzie w tym kierunku. Ten zaszczyt taki pierwszy po przebudzeniu takiego lęku, nie ma go. I taką osobą jesteś właśnie. I twoja podświadomość zacznie, bo ona jest bardzo ściśle powiązana, bardzo blisko ego. Podświadomość, blisko, blisko. I twoja podświadomość, a to podświadomość tworzy twoją rzeczywistość, podświadomość, to ona, ty możesz mówić, jestem odważna, jestem taka, siaka, ale podświadomość, jak sądzisz, że jesteś cienkim Bolesławem, to w życiu będziesz się bała każdej myszki, no. Franku, burczy mucho, tak? Jak on był? Nie wiem, on chyba nie był burczy muchą, tylko kimś. Franek Zuch. Także taka moja rada. Dana ci o 5 rano. Puszczę to oczywiście w godzinach bardziej przyzwoitych. Albo sama odsłuchasz. Udawaj. Udawaj, że jesteś tam, gdzie cię jeszcze nie ma. I czasami moje odpowiedzi są może trochę bolesne, może trochę obcesowe. Jak wiecie, jestem eneagramową, ósemką, czyli mam te skłonności, szef wszystkich szefów, że jak ja jestem nie do zarąbania i nie kładę się i w ogóle, to uważam, że wszyscy tak powinni, że wszyscy, jak tego nie robią, to znaczy, że coś zmulają. Oczywiście wiem, że to jest nieprawda, szczególnie odkąd wiem i obserwuję siebie i wiem, kim jestem i w jakim kierunku powinnam zmierzać, a czego powinnam unikać, szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi, to kochani, właśnie, tak się zagadałam o sobie nudziara, że nie wiem, do czego w ogóle zmierzam. Dobra, to będzie to. A druga rzecz, co z tą rodziną? Czy się alienować, unikać? Słuchaj, ty możesz zrobić dowolną rzecz i ona będzie bardzo dobra na dany moment. Możesz się wyalienować, możesz na przykład pomagać zdalnie, jeżeli czujesz, że to jest ta pomoc. Albo jeżeli czujesz się jeszcze taka słaba i czujesz, że po prostu bardzo silnie na ciebie oddziaływują, czyli ciągle rezonujecie ze sobą. Ja zawsze w takiej sytuacji sobie powtarzam, patrzę na ręce tej osoby, patrzę, jakie wzruszające ręce, ja kocham te ręce, jestem tą samą osobą, jestem przecież tyle lat byłam uśpiona. Kocham, 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 tak sobie mówię, jakie ręce, jakie wzruszają mnie te ręce i cały czas tak sobie powtarzam. I wysyłam takie uczucie, takie w miarę szczere, no bo rzeczywiście jestem człowiekiem, którego wzruszają cudze ręce. I takie mi się wydają niewinne i takie oddzielne. I wtedy jest mi łatwiej wybaczyć. I wybaczam wszystko. Wybaczam sobie też. Czasami patrzę na swoje ręce i też sobie łatwiej wybaczam. I może masz jakieś taką rzecz, która tak ci łatwiej człowieka, ja nie wiem, czasami na jakiś pryszcz albo na przykład na bielmo na oku, zagłoby. Na coś patrzysz, co tak cię wzrusza. Nie wiem, na plamę wątrobową czyjąś. I patrzysz i sobie myślisz, że jesteśmy wspólni, jesteśmy tacy sami.
on teraz pewne rzeczy nie rozumie, ale ja też nie rozumiem tysiąca i miliona rzeczy. No, także ta rozkminka, po prostu z miłością spójrz, z miłością. Nie musisz, jeżeli ta osoba chce cię dołować, chce ci tak wbijać tę szpilę, no to jest bardzo dobra też nauka, taka nauka, taki trening. Aha, patrzysz, aha, no tak. I teraz jest kwestia, co ty z tym zrobisz? Czy ty zareagujesz, czy się wkurwisz? Dobra, jak się wkurwisz, no to też to trzeba zaakceptować. Taka jedna dziewczyna napisała, bo zadajecie mi tematy na te takie, na live akurat. I napisała, że ona teraz, jak widzi swojego męża, to to się wstydzi, że ona nie jest sama. A potem się okazało, że się nie wstydzi, że jest sama, tylko zazdrości jemu, że ma ciągle jakieś nowe kontakty i tak dalej. W ogóle wybrałaś ciało kobiety, zalogowałaś się do awatara kobiecego. Kobiety tutaj mają zdecydowanie krótszy czas na wyhaczanie facetów, jeżeli chodzi, bo chodzi o atrakcyjność taką seksualną. Możliwość pozostawienia po sobie, prawda? Facio już widzi, że z tego ciała nie będzie nic więcej, w sensie rozmnażania. Nie pozostawi śladu węglowego, co najwyżej węglowy właśnie. Potężna istota energoinformacyjna w postaci twojej osoby i mojej osoby zostawia za każdym razem ślad energoinformacyjny i jest częścią większej zbiorowości energoinformacyjnej. O tym, że tak jest, już mniej więcej wiadomo od XIX wieku? Nie, mniej więcej wiadomo już od lat 80. XX wieku. Wielka tajemnica. Słuchajcie, jest naprawdę, cokolwiek mi powiedzieć, jest no i to jest normalne. Więc olej, śmiej się z tego. Jak się trafi jakiś facet, no to się zwiążesz, no to trafi się, ale to nie jest takie pewne. Czas, ale jest tyle zajebistych rzeczy w życiu do robienia, niezwiązanych z facetami, że naprawdę luz. A jak sobie, o Jezu, to przełykanie tego, to nie jest fajne, ja to wypnę. Słuchajcie, a jak sobie, robię sobie właśnie ten syrop na kaszel, bo to już takie niedobitki. To będzie syrop, no wiecie, te orzechy włoskie, tylko taką małą paczkę, bo to nie będzie dużo jabłka, ale mam więcej jabłek, jak widzicie, bo to mam chyba być więcej tych jabłek. Nie mam manuka, ale akurat mam kasztanowy. Trzymam go, bo w tym kubeczku, no bo się troszkę klei. No i cynamon dizisbio. Jest po prostu genialny ten cynamon. No kto nie, kto cejloński. Niby kasja jest mocniejszy, ale kasji nie można jeść, bo jest niezdrowy. W większej ilości trzeba strasznie uważać, a tego cejlońskiego możesz zjeść bądź ile. I cebula chyba też. Trzeba będzie więcej tej cebuli. Dzień się budzi. Po prostu więcej luzu. Lewą nogą do lusterka. Przestań być taka ściśnięta. A przestań być taka poskurwiona. Wczoraj tak. Włączałam sobie trochę, czy to był TikTok, czy Insta, nie wiem. No, taka głupota. I patrzę, Monika Olejnik. No. Bez tych światów, bez tego wszystkiego, no wszystkie, no wszystko, no wiadomo, że się już starzejemy, że wyglądamy jak stare dupy. I tak, i patrzę, no i tak ona pokazuje trzy książki. No dla mnie to w ogóle nie te książki, ale to nic. Jedna tam o Ziobro, druga tam oczywiście w komentarzu, ale przecież pomyliłaś nawet płeć autora, bo to jakiś zagraniczny, dziwnie brzmiący autor, nie wiem, czy Azjata, czy skądś. I to okazało się być kobieta, to ona interpretowała, ale czy to ważne, mówiła o książce, dobra, to potem dojdzie do tego.
o ziobro, coś tam, że też bardzo taka zła książka. No nie wiem, tak niskowibracyjne rzeczy wyciągnęła. No. I tam ludzie już od razu jakieś tam, jakieś hejty. W sensie, skąd te mordy siedzą tylko, żeby coś zhejtować? No po prostu żygi z dupy. Tacy są ludzie śpiący. Tacy są ludzie śpiący. No nie widzą tego, że cały czas... A ci, co się już budzą, robią dokładnie to samo, tylko że w takiej wersji, ale ja miałam powód, bo ja robiłam to tak. Nie? Kurde. Olej. Też wrzuć, że na luz, dziewczyno. No. A ja oczywiście moje ego ziuta się też odezwa, bo patrzę, a Monika Olejnik ma pazury obdrapane, jak te książki pokazywała, no. A Izabela Rossellini to już taka stara. No. A Jack Nicholson, jak nie ma reżysera, to po prostu jest nieciekawe. Ja czekam na te puenty, na jakieś puenty na tych występach. Nic, zero, jakieś głupie miny, a to zamiata po dwórze, a to co? Po prostu Englert się wkurwia i mówi tak, że teraz to pani nie dostała roli w teatrze, ponieważ reżyser powiedział, pani ma małą oglądalność, pani nie ma w mediach społecznościowych. A cóż to pan Englert? No, starcy już to zająć się te, liczyć kasę w skarbiec gromadzić, bać. Nie no, żartuję, no po prostu, no ma rację gościu, no tak jest, nie zbuntujesz się, tak wygląda teraz świat, no. Masz oglądalność, jesteś oglądana. Do teatru dlaczego zaproszono Kubę Wojewódzkiego? Czy on jest takim świetnym aktorem? No nie, ale przyciągnie publiczność, bo ma dużą oglądalność, jest zresztą zajebiście oglądalny, no lubię go oglądać. A pana Tomasza Lisa też lubię, wiem, że teraz do mnie skoczycie. Ja go lubię, bo w ogóle taki przystojny, lubię pięknych mężczyzn, tak ładnie obciętych. I nawet jak on teraz taka trochę przeja, no bo z tego powodu tych udarów, tego wszystkiego, i tak się stara. Gdzieś tam wystąpił, znowu biedny poszedł do... Tak wszyscy narzekają, a wiecie, że on, te jego problemy, większość jest związanych z tym strasznymi, zazdrosnymi kobietami, które są w nim nieskończenie zakochane. Po prostu on wzbudzał nieprawdopodobne miłości. Jego charakter ciężki, no bo to jest furiat, plus te miłości, nie? On, ale nie, że on w to szedł. No po prostu, jak go ktoś tak strasznie kocha, no to on coś zleci, nie? Proste. Jakby mnie ktoś też tak strasznie kochał, to też coś zlecę, no. Także tyle, kochanie, o tej porze porannej. A tak się nie robi, nie? Tak się nie robi. No dobra, ale tak zrobiłam akurat.